Witam serdecznie. Zaprezentuję teraz pomiar prądu przy użyciu miernika UM24C. Układ pomiarowy jest bardzo prosty. Jako źródło zasilania wykorzystam ładowarkę 5V USB o wydajności do 3A. Jako miernik kontrolny wykorzystam multimetr uniwersalny UT71B na zakresie do 10A. Tu mam ten miernik, który będziemy badali i do jego wyjścia podłączone jest elektroniczne obciążenie LD25. Miernik amperomierz jest wpięty w szereg, co widać tutaj. I uruchommy pomiary. A więc tutaj mam przewód zasilający. Wykorzystam to złącze gniazdo wejściowe mikro USB. Miernik już jest uruchomiony. Mam nadzieję, że widać te pomiary i uruchamiam elektroniczne obciążenie, które wymusza mi prąd płynący 0,1 A, czyli 100 mA. I proszę zobaczyć, tutaj na amperomierzu mamy wskazanie równo 100 mA, 0,1 A. I co nam pokazuje miernik? Miernik, tutaj konkretnie amperomierz, też nam pokazuje 105 mA, czyli bardzo mała różnica. Napięcie tutaj też jest mierzone, ale w tej chwili nas to nie interesuje. I tutaj będę powoli zwiększał to obciążenie, a więc będzie się zwiększała wartość prądu. Ustawmy na przykład na tym elektronicznym obciążeniu wartość. Mam teraz ustawione 300 mA. Co zadziwiające, na amperomierzu też jest wartość 300 mV. I tutaj też nieznacznie 4000 ampera, czyli różnica 4 lub 3 mA. A więc pomiar prądu jest wykonywany z bardzo dużą dokładnością. Ustawmy teraz prąd obciążenia 500 mA. 500 mA na tym elektronicznym obciążeniu. Na woltomierzu prawie też 500 mA, brakuje 1 mA. I tutaj pomiar mamy też na tym samym poziomie. Jest nieznaczna różnica, dosłownie 2 mA, co jest bardzo dobrym wynikiem. Ustawmy wartość 1 ampera. Ja tutaj zmieniam tę wartość powoli, specjalnie, żebyście Państwo mogli obserwować te różnice. Na elektronicznym obciążeniu LD25 ustawiona wartość 1 amper. Amperomierz wskazuje mi też 1 amper bez 7 czy tam 8 mA. I co ten miernik tutaj pokazuje? Też wartość bardzo zbliżoną, bo on właśnie pokazuje 0,997, a tutaj wartość na zewnętrznym amperomierzu jest o 5 mA mniejsza. Tutaj teraz w trakcie trwania tego pokazu zauważyłem, że niestety bateria jest w nim rozładowana, ale to jest pierwszy raz się zapaliła ta ikonka, więc jeszcze na tej baterii podziałam. Tak dla przypomnienia, jeżeli w multimetrze jest bateria rozładowana, to może przekonywać on pomiary. 1,40 mam ustawione na elektronicznym obciążeniu. Tam mamy 1,391, a tu 1,395, czyli 4 mA różnicy. To jest żadna różnica z inżynierskiego punktu widzenia. 3 mA przy takiej wartości różnicy wskazań. A więc trzeba powiedzieć, ten amperomierz w mierniku UM24C bardzo jest precyzyjny i dokładny. Ustawmy teraz maksymalną tą wartość. Tutaj zatrzymajmy się na chwilkę przy 2 amperach, równo 2 ampery i pokrywa się to z tym amperomierzem kontrolnym i tutaj mamy identyczną wartość. A więc widać, że miernik UM24C jest
godny polecenia nawet dla najbardziej wybrednych elektroników i elektryków. Spróbujmy zobaczyć, jak się ma sytuacja przy 2,5 A. 2,5 A mam ustawioną wartość i tutaj praktycznie rzecz biorąc identyczne wartości. Nie będę już więcej obciążał mojego zasilacza. Jasno pokazałem, że w całym spektrum wartości pomiaru prądu wskazania są bardzo dokładne. I to by było tyle, jeżeli chodzi o pomiar prądu miernikiem UM24C. Polecam go.